Dzień dobry. Witam. Jesteście laureatami rejonowego szczebla konkursu, ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Na czym ten konkurs polega? Znaczy się tak, no konkurs polega na tym, że mamy dwie kategorie, konkurs recytatorski i konkurs poezji śpiewanej. No i tak, ja jestem z poezji śpiewanej, kolega... Ja recytuję, tak. A to znaczy, że śpiewasz piosenki? Tak, śpiewam piosenki. A powiedz, jakich wykonawców są to piosenki? Ja śpiewam Wariatka tańczy Osieckiej i Już czas na sen, tekst Przybory. A powiedz mi, a ty jakich autorów wiersze recytujesz? Ja recytuję tak, wiersz Edwarda Stachury Na błękicie z Polana i fragment prozy Amosa Oza Rymy życia i śmierci. A proszę teraz powiedzieć, jako laureaci dostajecie też do jakiego szczebla konkursu? Mamy awans do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w Łodzi 27-28 kwietnia. A jak wyglądają przygotowania do tego typu konkursów? No. Tak! Tak, każdy się przygotowuje inaczej, tak. No ja na pewno muszę rozgrzać sobie struny głosowe, przeponę, takie sprawy. A w recytacji bardzo ważna jest interpretacja tekstu. Właśnie, i to, żeby go powiedzieć tak. W sposób taki poprawny. To w sumie wymowa, tak, bardzo jest ważna wymowa. I przede wszystkim interpretacja. No i na tym się najwięcej pracuje, tak? Trzeba się obyć z tekstem, żeby jak najwięcej ten tekst w głowie go sobie przetwarzać i tak dalej. A czy... No i to się tyczy w sumie obu kategorii, no, poezji śpiewanej to samo. Dokładnie. A czy swoją przyszłość wiążecie, nie wiem, czy z aktorstwem, czy z piosenką? No ja bardziej w stronę wokalu niż aktorstwa. Ja nie ukrywam, że chciałbym coś z aktorstwem robić, może jakaś szkoła teatralna w przyszłości. Bardzo byłoby miło. Życzę w takim razie powodzenia w konkursie oraz na dalszej karierze życiowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.